jest trasa główna, a niebieskie to są odnogi takie bardzo trudne. Masz do wyboru, albo sobie jedziesz czerwoną, albo odbijasz na niebieską i ta niebieska później się łączy z czerwoną. Nie. To chyba na tym topie zgubił. Zobacz, jak ładnie drzewo. Ale wąwóz ładny, ja cię będę. Ale jest, zobacz to. Tak. No, jakby tu popadał deszcz, to różnie mogło być. Jakby to spadło jeszcze? Oby nie. Jak się robi taki wąwóz? Ten chyba ludzie zrobili, żeby przejechać. Bo jak widzisz, koparkami wybrany, żeby był przejazd.
Chociaż jakąś fotę bym sobie zrobił, fajne miejsce. Piotr stoi, jakąś fotę sobie zrobimy. Drzewko jest przewrócone, zobacz. Aj, ładnie. Bo jaki trawarcie. Wyobraź sobie, żeby tutaj było takie błoto. Podjeżdż, żeby ciężko było tu jechać. Serio? O, już chłopaki zatrzymały, nie wiem co jest. Wilkę zróbmy, jak ma być problem. No właśnie, nie, chyba trzeba do tyłu, bo albo zatrzymajmy się i tam przejdziemy kawałek. Dobra, stańmy chwilę, stań. Po pierwszej tej plakietce weźmy ten, nie?
Tak, stań chwilę, wysiądźmy, zobaczymy. Jestem wzruszony, bo napisałem. Uważaj, żeby samochód nie obiła. Pochodzi z mojej strony. Tylko nogi, wiesz jak. No idź, Jurka, idź. Mówił coś w rzeczy, nie? Nie, pasażer płaci. No chciał. O to ja nie chcę jechać. To co, pójdziesz za piechotę? No. Dobra, to nie włączę muzyki. Siedzimy bokiem, jeszcze nigdy tak nie siedziałam, ale fajnie. Ale fajnie. Co tam? Sprzęgiełka? Chyba. Ale fajnie. Tak sobie trochę na boku jesteśmy. Czekać, ja bym sobie pojechał, żebym tak blisko niego nie jechał. Czego tak blisko nie? No bo jakby się on zawiesił ze ślizną, bo coś tu żeby być. Ale w sumie jak się ktoś zawiesi, no to dużo jest drzew. Jeszcze musimy się trochę od niego oddalić. Teraz uwaga, bo gałąź. Idziemy daleko od gałęzi? Aż tam. No. Przejdziemy? Thank you.
większe. Nie. To nie wczoraj tego nie wiesz, to w samochodzie woda. Jest elegancko na razie, jedziemy. Chyba już tam bardziej hardcapu nie będzie. Co to znaczy hardcore? Trochę trudno. Hardcore to znaczy coś bardzo trudnego. Hardcore'owe coś. Fajne to miejsce, naprawdę. Patrol. Ktoś tam idzie? Dostaliśmy pozwolenie na przejazd, to jedziemy. O, co, bieg wyskoczył. Fajnie stały? Tak. Co powiedziałeś? Że możemy sobie przyjechać, tylko musimy z powrotem takie gałęzie tam leżało na drodze. No. Znieść gdzieś na... I co, wnieśliście? Zniesiemy. Dopiero, wiesz, ona, bo ta droga była zablokowana. Gdzie te fajnie stały? O, tu stoją, po lewej stronie. Stoimy. Nie. Ale to i działka i robimy to usunąć. Na bok, jak na wysokim miasteczku.
prawo. Kto nagrywa takie drogi? Więcej niż połowa tam przyjechane. O, Włodko jest. Chcesz napędy? Nie, na to jechać. Nie wiem, przyjechać. Kamień. To nic nie zrobimy. Głęboko jest. Wyskoczy się chyba. Znaczy, nie wiem, po chodzie. Mamy niski samochód. Przepraszam, że tak powiedziałam, ale jest trochę stres. A to się nagrało. A co ty powiedziałaś? Nie mam jak wyjechać z kolei, ale tłukę podwoję. Ała, ała. Jeszcze jak czasami. Udało się, wyskoczyć. Tu chyba było najgorzej, no nie? No, my mamy najniżej samochód. Serio? Tak, oni mają wszyscy ten Nissan tak trochę wyżej, nie? I ten mamy podniesiony, ale jednak... Nie aż tak. Trzeba będzie zaglądać pod spód. Co tu jest na wideosygnał? Nie ma sygnału? Tak, bo to z kamery. Dlaczego mu to posunąłeś? O, nie wsunę cię. Niech to. Nie włączę tutaj. Nie chciałem kamerę usunąć. Ostatnio tak się zmęczyłeś. To jest jakiś odcinek ekstrem. Idziemy zobaczyć? No pewnie. To jest odcinek ekstremalny? Ten? Patrz sobie, jak chcesz. Mieliśmy jechać i zobaczyć. Nie, jedziemy zobaczyć. To jest początek do tego. Piotr do góry pojechał. Jak ta góra? Jedziemy do jest do góry. Nie ma błota, ale no jest dosyć stromo, nie? Jedziemy do góry? Tak. Dlaczego mam nie jechać tu się? Reduktor zapniemy i jedziemy, nie?
trzeba trochę pociągnąć mocniej, bo jest. A tu bez instruktora to by nie dał rady. Serio? No. Zatrzymałeś? Nie. Nie, bo się samo wyłączyło, włączyłem od nowa. To kamień czy folia? Folia. Zjazd nas czeka chyba ostry. A jest jakiś objazd tego, czy nie? Jest. Czy jakbyś ktoś nie chciał, to nie musi. Fabiana z tyłu nie widzę. Nie wiem, gdzie jest. No nie ma. Ej, czekaj, czekaj. Gdzie on jest? Nie wiem, czekamy. Dobra, jest, jedzie. Idzie? Tak. Wow, wow, wow. Wow, jaki spadek. O. Ale co? Parę stoimy. No. Patrz w lusterko, jak to wygląda. Dało, co by było. Jedzie na dzień? Jedzie. Czekaj, zatrzymamy się, reduktor wypniemy. A oni reduktory mają w środku, czy też na tych kołach? Nie wiem, jak to będzie związane z pisem. Chyba w środku. Piękna ta trasa. Może? Piękna jest ta trasa, naprawdę. Bardzo ale, ładna. Ale, że piękna. Piękna i też niezła, fan, ale jest. Wizualnie zobacz, jak to jest ładnie zielono. Chciałbyś tu się wybudować? Tak. Ja bym się trochę bała. Co to było? Przodem uderzyliśmy. Przodem? No. A nie na dachu coś? A nie na... Przód gdzieś podciążony. Zaraz jak będzie tyle przerwy, to gdzieś tam pod podem nic nie wisi. I znowu wąwóz ze skrętem jeszcze. Piotrku, jak tam wyjedziesz na tę drogę, to zatrzymaj się, troszkę dalej podjedź, żebyśmy się zmieścili. Ja sobie sprawdzę spód, bo ja tarłem spodem strasznie. Są dwa piątki, jeden Witek i jeden Fabian, tak? Tak. A wiesz, jak ta mama się nazywa? Stan na chwilę, Piotr, stan na chwilę. Ja wiesz, jak ta pani się nazywa? To nie słyszę nie. No, bateria 15%.
co jest? No co, to na kogo miał poczekać? Dobra, jedziemy, ja później zobaczę. A co on powiedział? Nie wiem, może ty odnieś słyszę. Tam wyskoczył. Czy? Przerwa! Przerwa, ty musisz sprawdzić spód. Mogli rozciąć paliwem, wszystko nas zniszczyć. A to tam może być bagażnik, tylko ledwo czy cały. Dzielny ten nadmisiek z parchami daje radę. Z kim? Z patrolami. Ciężką przeprawę.
Chcesz być w kontakcie i na bieżąco? To masz Orange Flex. To nie wiem. Z aplikacji bez zobowiązań. Przenieś numer aplikacji bez wychodu. Będzie przed nami jakiś fajny kawałek, który się okaże trudny. Tutaj nam pułapkę zostawił.
policja może ci coś zrobić za tą szybę? Tak, dowód rejestracyjny zabrać i poczekać na przegląd, żebym zrobił. Serio? Poczekaj, musimy na chłopaków czekać. No co powiedz mu? Tak? Czekam na chłopaków. Ej, weź trochę podnieś, bo tam jest zakręt taki. I jakbym skoczył z tego zakrętu. Piotr numer 2, jesteś gdzieś tam z tyłu? Wiesz, że chyba tylko ty nie. Piotr numer 1, poczekaj. Wiesz, że chyba ty tylko nie jesteś z łysy? Z tej trójki panów? Jestem. No ale oni są całkiem. Słychać mnie? Halo, halo. Nie wiem właśnie, co się dzieje. Może Fabianowi coś tam odpadło? Czy ktoś mnie słyszy? Halo?
jedzie. Samuraj Suzuki, wiesz? Taki malutki, zgrabny samochód, dosyć bardzo dzielny w terenie. A to on jest mniejszy niż Jupitera? Jeszcze mniejszy, no. Taki malutki samochód. Na dwa miejsca. A za to się pcha wszędzie, na cztery. Serio? Tak. A ma jakiś bagażnik? No taki malutki, żeby tego włożyć z reklamówkę z zakupu. Czyli na wyjazd do Rumunii z nim nie pojedzie. Co tam się dzieje? Słyszałem, tylko zadzwonię do kumpla i tyle. Tutaj? Jest jeden taki brzydki element, ale mówi, że po lewej stronie to co ja mówiłem, że się wiesz, opierasz na tym, to mówi tamtędy to nie przejedziesz, ale po prawej przejedziesz. No jest, mówi Glajcha, najwyżej się tak. Zawiniemy najwyżej. Krosem wyjedziesz, nie? A jeśli zawrócić? Nie ma, ale się będzie cofać, nie? No dobra. To nie zobaczył, to jest zarwano gdzieś. Tylko po prawej stronie. Fabian jest? Zobaczymy. No, otwieram. My to mieliśmy na lewu? Tak. Pomiędzy lampy się wbija. Co tu? Nie, to nie.
numer? Mam. O. Czego nie lewo? Lewo jest większe błotko. Jutka, chodzi o to, żeby przejechać. Będę w ogóle nie świecą, bo po prostu zapalę ze mną świeciły.
mówi, że luz, to jedziemy. Tam jest brzązko strasznie, tam rzeka płynie jakoś. Jak tam przejdziemy? Tak. Ale mów mi takie rzeczy. No przejedziesz na spokojnie. Miałeś jeszcze tyle miejsca. Ale ja wiesz, tak nie do końca widzę, bo mi zasłania snop, ale mi zasłania jeszcze belka. Ta droga jest. Widzisz? Nic nie widać w ogóle. Czy jesteśmy na drodze, czy nie? Nie, mamy tak. Tu jest tragedia. Nie wiem, czy to na miejsce akurat, czy nie dostanę. No, akurat nie tędy? Nie, tędy. Tędy jest do urywania tych poszerzeń. Kurędy się jedzie. Tu gdzie jedzie wujek. Jak tu sobie BMW nie poradziło? Na MTK-u jeszcze do tego. Wyciągarka, ale pójdzie w ruch. Nie spodziewałeś się tego? Nie, że będzie takie gówno. To wszyscy będą wisieć. Co? Wszyscy będziemy wisieć. Tak! No wiesz, na MTK-a jak nie widzicie, a ja na MTK-u to tak... Babusia, trzymaj. Trzymaj, Tusia, kręć. A do tyłu, jak to nie wziął. Ale co, chcemy jeszcze raz próbować? Nie, to nic nie jest. Co dranie ci się będziemy, no? Jak się tam? Chociaż tu tam duże drzewo, to się na to wskazuje. Błoto. Błoto. I jeszcze raz błoto. Błoto, błoto, błoto. I jeszcze raz błoto. I tam błoto.
Jednym słowem mówiąc, wszędzie błoto. Wyciągarkę dają. A tam jest w ogóle jakiś samochód? Nie, bo na drzewie będą. I ten będzie włączał wyciągarki i sam się wyciągnie? No. Wow. Tylko żebyśmy nie musieli też tam wjeżdżać, bo będzie... A wszyscy tam wjeżdżają. Tam go musi. Trzy razy to samo będzie. No. Teraz tu będzie go się brał na skarpę. O, mama z Wojtkiem idą. Ja wiem, ale tu sobie będzie brał na skarpę, ja mówię. Tutaj, tak na prosto. Kuba, wyciągarka idzie w ruch. Tu paloszy. Ja raz tak miałam. Tyle liny. Sprzęgła nie zapiąłeś na wyciągarce. O Jezu. Dobrze, jak jest tutaj mów. Jeszcze znowu tam jest kurwa ta skarpa. Tu kalosze się przydadzą. Ej, co to tak zostało wczoraj? Patrz tam. Pierwszemu chyba najgorzej jest, no nie? Wszyscy będą sami mieli. Ten, który będzie miał większy rozkręt, to raczej przejedzie. Nie, tu raczej chyba nikt nie przejedzie. Co? Teoretycznie tak, ale i tak tam cię ściągnie z powrotem na tą wiesz. Jeszcze raz słyszę. Wiesz, jak się zakopał, jaki dym leciał? Co? Jak się zakopywał, to taki dym leciał czarny. A pana tłumi. Idę założyć kalosze. Przydadzą się. A tu jak patrzycie? Tu jest jeszcze gorzej, bo cię ściąga na lewą stronę, cię przygniata i porywa znowu, wiesz, te... No, ale tam dalej, bo tą drogą, jak to jest? To jest okej, tak wygląda tylko, wiesz? Ja byłem tam zobaczyć, bo też się straszyłem, że nas ściągnie, ale tam jest okej. Piotrek, zawracam i nie jedziemy. To wyciągnij. Nie, to jest taka porchatka z siły.
Samuraj krótki, lekki to. Dawaj Witek, bo to nie będzie odjeżdżał daleko, to będzie miał przy nim, wiesz, będzie kotwica. To co, faktycznie wjeżdżać? Jak coś to mnie pociągniesz? No. Wjeżdżać jak coś to mnie pociągniesz? Tylko nie, bo on się musi uwolnić, nie? No, ale nie, zaczepić się nie będziesz musiał ciągnąć, aż masz tyle liny? No to żeby wyjechał, nie? No. Dobrze, że mamu się spakowała jednak te kajdany. A mi? Mi nie spakowała. Sam sobie nie spakowałem. Jedziesz ze mną? Tak. Nie wiesz mi jak wysiąść. Może zostań tu siada, bo czy ciągnąć lina pęknie czy coś. Bez góry patrzyła. No to aby się chować w razie czego. Telefon nagrywaj tam i idź tamten w stronę. Od co? Tam, ku tamtędy, bo uważam, że się nie wywrócił. No. Później ku panu Wilkowi to oddać telefon. Dobra. Powoli. Ślisko. Tu idę. Proszę cię bardzo.
Trzymaj, stop! Co, zawinęła się? Zwiń teraz. To jest. Zwijaj. Nie, w drugą. No w drugą. Weź, zwiń. Zwijaj, Witek. Zwijaj. No jeszcze. Stop. Teraz rozwijaj. Rozwijaj. Odejdź teraz tam, gdzieś tam w drugą stronę. Czekaj! Spokojnie. Ty masz prawie do 10 tygodni, to nie musisz to przyjechać. Spokojnie, to powinien wierzę. Na ile mam przypływ? Na ile mam przypływ? Tekle założę, żeby do buzaka. Już? No. Dobra.
No to no, poczekaj lepiej, poczekaj, jak nie tu grać. Dobra, idź tam sobie dalej. Dobra. Bo popatrzcie, leżą. To taki jeden element, jak tam to dalej to jest taka, taka jazda. Normalna jest bardzo. Dobra, trzymaj. Teraz, bo to... Kuba! Dobra, trzymaj. Nie, no kurde. Trzymaj. Nie stójcie tu, bo stań sobie Kuba tam dalej, dobra? Masz Kuba? Trzymaj telefon. Tak, jeszcze. Stań tam dalej, ja będę się zbił. Dobra. Reduktor blokadę z tyłu. Także on tak jest. Aha, ma. Ma, tylko że on jest niższy od waszych samochodów. Nie, no, nie wiadomo, że tak. I to. O, no. Najszerszy samochód. A te patrole są najszersze, to wszystkie podobne są. Mamy najwęższy i najniższy.
lepsze do podróży? Nie, do błota nie mają. Wyższe te samochody są lepsze. Nas znowu jest wąski, jak są wąwozy jakieś, takie wystające krzaki, to nas. Nasz jest wąski? No, w porównaniu do nich to jest wąski.